człowieka. To znaczy musi nastąpić pewna zmiana w naszym życiu. Nie to, żeby ją możemy wyćwiczyć, bo nie możemy wyćwiczyć pewnych rzeczy. Nie da rady wyćwiczyć, na przykład będziemy dzisiaj pracować nad radością. Bo jeżeli dzisiaj mam kiepski dzień, będziemy pracować ile chcesz, ale będę miał po prostu, no nie mogę wypracować, ja mogę się sztucznie uśmiechać, to mogę. Wytresować jak małpę w cyrku, proszę bardzo. Ale radości dzisiaj nie będzie w moim życiu po prostu. Nie da rady wypracować radości. Tak samo nie da rady wypracować pewnych postaw, na przykład. Jest takie opowiadanie, bo mi się podobało kiedyś. Jeden z tych cesarzy niemieckich, Wilhelm albo, był taki, był bardzo taki, trudny facet był. Wszyscy się go bali strasznie. I on tak przechadzał się pewnego razu po ogrodzie z tą taką laską i patrzy, a ten ogrodnik aż drży. On mówi, czemu tak drżysz? Bo się boję jego wysokości. On wziął tą laskę. Ty masz się mnie nie bać! Ty masz mnie kochać! Możesz sobie pracować miłość, masz mnie kochać. Nie? To się nie da po prostu tak, no nie da się robić. Dlatego też tego nowego człowieka nie możemy w nas sami wyprodukować, żeby kochać, żeby przebaczać, żeby mieć cierpliwość. No, to się nie da, no. Możemy pracować ile chcesz. Bo musi się coś wydarzyć, ale jest potrzeba. I żebyśmy w ogóle zrozumieli tego starego człowieka, o co chodzi z tym starym człowiekiem. Bo kiedy wy myślicie stary człowiek, to przede wszystkim o czym myślicie? O wilku! Zgnuśniały. Zgnuśniały, tak. Niedołężny. Niedołężny, to? Fajne myślenie. Jak myślicie stary człowiek? Jak jest nowy człowiek i stary człowiek? Na czym polega, gdzie jest główny problem tego starego człowieka? Gdzie jest jakby korzeń tego wszystkiego? Stary człowiek to jest taki, który jest na przykład... Stary to grzeszy, a nowy pospowiedzi. Nowy pospowiedzi, tak. Też prawda. Stary przed. Są te wszystkie nasze grzechy, nie? Ja też czasami tak sobie myślę, na przykład są starsi ludzie, którzy mają problemy, że dzieci są i odwiedzają dzieci. Ich dzieci odwiedzają. Jakie jest pierwsze słowo często, jak dzieci odwiedzają? Tak? Tak? Dlaczego tak rzadko mnie odwiedzasz? Dlaczego dopiero teraz? Ja cię potrzebowałem wtedy, nie? W sensie takim, że przychodzi córka na przykład do mamy. Nie zawsze tak jest, nie zawsze. Ale czasami tak jest, nie? Że zamiast na początku, jak mnie dobrze, że przyszłaś, a co tam się u ciebie dzieje, to na ogół jest opowiadanie o tym, jak boli, jak nikt o niej nie pamięta, że ona tyle dla tej córki zrobiła, a ta Adata jest tak rzadko. To jest stary człowiek, nie? Moglibyśmy historię opowiadać o tym starym człowieku, ale co jest korzeniem tego starego człowieka? I chciałbym, żeby dać wam pewne słowo. Przeczytajcie sobie, mianowicie otwórzcie sobie, zobaczymy, czy to słowo znajdziecie. List do Hebrajczyków, to jest ostatni, to nie jest list świętego Pawła, jest przypisywany świętemu Pawłowi, nie jest listem świętego Pawła, ale jest zaraz po listach świętego Pawła. Hebrajczyków. Tutaj macie to właśnie na tej kartce, jest to tutaj na dole. HBR ma taki skrót. Widzę, co takie miejsce sobie radzicie z tym skrótem. No, że robicie tak dużo, znajdziecie księgę, nie? Zaczynaliście o tym roku też. Chodzi o dół. Strona 1200, tam znaleźli. Problem, tylko że mam inne wydanie, ten miał inne wydanie. To się nie zgadzało. Drugi rozdział. 14 do 15. 2,14 do 15. Żebyśmy mogli... 14-15. Jaką pomocą jest to słowo, żeby zrozumieć, kim my jesteśmy, gdzie jest nasz czuły punkt, gdzie,
gdzie jest ten nasz problem? Jakby punkt wyjścia do tego, co będzie, o czym będziemy mówili jutro trochę. Jeżeli Pan mu pozwoli, żeby tego chciał. No ktoś, proszę, żeby ktoś przeczytał. Nie, nie, nie. Weźmy kogoś innego. Ktoś mógł przeczytać? Co? Tak. Ponieważ zaś dzieci uczestniczą we krwi i ciele, dlatego i on także bez żadnej różnicy stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć pokonać tego, który dzierży władzę nad śmiercią, to jest diabła. To jest bardzo ważne słowo, jakby punkt wyjścia do tego, żeby zrozumieć, co to znaczy ten stary człowiek w nas, gdzie ma swoje korzenie. Nie będę wam tego tłumaczył dzisiaj. Chciałbym, żebyście sobie, jeżeli macie siły jeszcze, jest dopiero 8, więc myślę, że tam, gdybyście znalazły godzinkę czasu, żeby to słowo sobie, ja wiem, na przykład z 5 razy powtórzyć. Przeczytać sobie, a potem spróbować je powtórzyć, tak jakbyście powtarzały refren pewien. Dobrze? A potem spróbowały zobaczyć, co samo Pismo o tym mówi. To, co przygotowałem dla was, to się nazywa skrutacja Słowa Bożego. Bo Pismo Święte całe jest ze sobą powiązane. Jest całością. I to, co jest w jednej części, to ma jakieś odniesienie w innej części. Pismo samo się tłumaczy. I tu jest zrobiona pewna ścieżka. No, ja zrobiłem tą ścieżkę dla was. Natomiast jeżeli macie Pismo Święte, w 1000 latce tego tak dobrze nie widać. Ma ktoś Jerozolimkę może? Albo na przykład Paulistów? Bo to nowe wydanie. Paulistów. Macie w 1000 latce jest gorzej. Mianowicie pod spodem są te różnego rodzaju przypisy i tak zwane odnośniki, czyli sigla do innych części pisma. Ale są bardzo słabe. Ten aparat krytyczny jest bardzo słaby. W Biblii Jerozolimskiej jest o wiele lepszy, jest zrobiony przez Dominikanów w Jerozolimie, we Kolbi Blik. I jest takie wydanie polskie, czyli jest Biblia Tysiąclecia, ale z aparatem krytycznym, z tymi odnośnikami właśnie z Ecole Biblique z Jerozolimy. Ja wam zrobiłem pewne ścieżki. I teraz chciałem was zaprosić, żebyście spróbowali pójść ścieżkami. To nie chodzi o to, żeby teraz przejść wszystkie teksty przeczytać. Możecie sobie wybrać jedną z tych ścieżek i spróbować przejść, ale spróbować przejść nie tylko czytając i następne czytając jak informacje, ale jak parę razy właśnie powtórzycie sobie to, ten werset z Hebrajczyków parę razy, pomodliły do Ducha Świętego, żeby pomógł wam zrozumieć, co to słowo oznacza wobec waszego życia. Żeby dał Ducha Świętego, bo bez Ducha Świętego nic nie jesteśmy w stanie zrozumieć. A potem możecie sobie wybrać jedną ścieżkę, na przykład Rzymian. Otwieracie sobie Rzymian 5:12, czytacie sobie to zdanie i słuchacie, co to słowo mówi w tym kontekście. Czy mówi coś do was, czy nie mówi coś do was? Możecie sobie też wziąć sobie kartkę i spróbować sobie zapisać. Na przykład zrobić sobie kartkę, mieć list do Hebrajczyków, też. Potem list do Rzymian 5:12 i zapisać sobie, co to słowo wam mówi dzisiaj. Potem pójść do następnego słowa, czyli Rzymian 7:14-24. Przeczytać i zobaczycie, jak Pan Bóg poprzez to słowo rozjaśnia wam to, co było wcześniej i dialoguje z wami. Pokazuje wam coś, mówi do was. I wtedy możecie po jakimś czasie, słuchając tego, zapisując sobie, co to słowo dzisiaj, jak je rozumiecie, jak to słowo do was przychodzi, modlić się, mówić albo dziękuję za to słowo, albo prosić. Może być tak, że na przykład nic nie będziecie rozumieć. Czy jest możliwe? Ja myślę, że to i tak jest najmniejszy wymiar kary. Ja przynajmniej tak myślę o sobie, nie? Pomyślę sobie, że Bóg ma prawo do mnie nie mówić.
Bo ile razy Bóg chce do mnie mówić, a ja mówię, a ja teraz nie mam czasu. Ile razy zaniedbałem modlitwę, ile razy zaniedbałem słuchanie słowa, ile razy go zlekceważyłem, kiedy mi dało jakieś natchnienie. Mówię, ale teraz ja mam inne plany, teraz mnie nie interesuje to, co ty mówisz. To jak mogę od Boga wymagać, żeby dzisiaj do mnie mówił? Jeżeli mówi, to ja bym ciekawa. Jeżeli nie, jeżeli mnie trzyma trochę na audiencji, że stoję w tym przedpokoju do spotkania z nim trochę dłużej, to i tak jest najniższy wymiar kary, nie? Mógłbym to dosięgnąć. Więc można prosić, Panie, miej miłosierdzie, daj mi jakieś słowo, nic nie słyszę, jestem głupi i nic nie rozumiem z tego, co jest. I można przejść. I potem na przykład po tym Rzymian możecie pójść albo do Psalmu 51 i pójść tą ścieżkę w górę, albo do Galatów pójść ścieżkę w górę. Możecie wybrać z kolei Izajasza, możecie wybrać Tymoteusza i sobie przejść. Nie musicie wszystkich tekstów przejść. Może być tak, że po dwóch, trzech, czterech już słowo przyjdzie na tyle, że już nie potrzebujecie iść dalej. Że już znajdziecie odpowiedź dla siebie. Już będziecie widzieć, że Bóg dialoguje z wami, że daje wam światło. I wystarczy. Pomodlić się, podziękować mu i można pójść spać. I jutro będziemy się widzieć na śniadaniu o godzinie 8:00. I potem laudesy mamy, ale będziemy mieli jutro w kościele, prawda? W kaplicy. Także zapraszam was do tego. W ten sposób, to jest bardzo stary sposób, jest taka forma modlitwy, słowem, która się nazywa lekcjo divina. I ono, tą częścią tego lekcjo jest między innymi także właśnie ta skrutacja, także mandukacja, czyli powtarzanie słowa wielokrotnie. To jest jedna z takich form, bardzo fajna, że jeżeli się indywidualnie modli. Bo te najstarsze modlitwy kościoła, które mamy, jaką modlitwę znamy, którą najczęściej powtarzamy? Zdrowaś Maryjo, prawda? Różaniec jest taką naszą zachodnią formą starej modlitwy Kościoła, tak zwanej modlitwy nieustającej. Najstarszą tego formą jest ta modlitwa ślepca: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. To jest ta modlitwa serca, prawda? Na wschodzie praktykują ją, odmawiają, mają ten swój różaniec, który wygląda jak nasz. Ma takie czopki na końcu, tak zwana miłosierna ręka Boga, że on ma taki, nie ma krzyża, tylko ma takie włosie, że pokazuje tą łagodność Pana Boga. Nie? W każdym razie, nieważne, ale to jest wszystko modlitwa wzięta ze Słowa Bożego. Że najlepszej modlitwę zacząć od tego słuchania tego, co Bóg do mnie mówił. Czyli biorę słowo, dobra, nie będę mówił wszystkiego naraz. Człowieku, opanuj się. Przyjdzie czas. Nie? Ale jakby właśnie to powtarzanie słowa jest ogromnie pomocne. Ja bardzo często modlę się tą modlitwą. Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Albo Panie, obroń mnie przed moim przeciwnikiem. Jest ta modlitwa, to wołanie tej wdowy, nie? Która modli się o pomoc. Jest Panie, ratuj boginiemy. Jest niesamowite. Psalmy są pełne tego. Można wziąć jedno słowo i powtarzać je tysiące razy. Ojcowie pustyni modlili się tą modlitwą tysiące, kilkanaście tysięcy razy w ciągu dnia. Powtarzając to słowo, idąc, pracując, robiąc cokolwiek, żeby słowo Boga wypełniało. Bo słowo Boga jest jak kropla, która pada. I potrafi, jak patrzymy się na kanion w Stanach Zjednoczonych, ten Gran Colorado, jak się nazywa, ten wielki kanion, to on był wydrążony jest przez wodę, która jest, opływa, nic nie zrobi, nie? Ale jak pada regularnie, potrafi wydrążyć skałę, zrobić niesamowitą rzecz. I to jest to właśnie coś, co mówi. Dobra, kończymy, teraz pomodlimy się Magnifikat. Możemy z powrotem wrócić teraz do Brewiarza.